bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj taki ciekawy grzybek wiosenny, niezbyt często spotykany. Zresztą wiosną mało kto szuka grzybów, tylko prawdziwi furiaci i wariaci. Tu przede mną widzicie, jest to piestrzenica olbrzymia, grzyb, który rośnie na glebach głównie wapiennych. Jest to grzyb, który podawają, że jest niejadalny. Niektórzy mówią, że jest jadalny. Generalnie można go jeść, jest tylko w smaku, w zasadzie jest taki, no można powiedzieć, neutralny, nie ma smaku jakiegoś tam specjalnego. Niektórzy go sobie cenią. Zostawiam to akurat do waszego indywidualnego wyboru. Jesteśmy, słuchajcie, na Słowacji, więc dokładnej lokalizacji wam nie powiem, bo sam dokładnie nie wiem. Zatrzymaliśmy się ze znajomymi w lesie i udało się tego grzyba namierzyć. Jest to grzyb, który może być łatwo pomylony z piestrzenicą kasztanowatą, która jest uważana przez część albo nawet większość atlasów jako grzyb trujący. Także musicie uważać. O szczegółach powiem za chwileczkę na zbliżeniu, jak go możemy odróżnić. Słuchajcie, piestrzenicę olbrzymią można spotkać od marca do maja, w zasadzie na glebach zarówno wapiennych, jak i kwaśnych. Bardzo podobna, ale trująca piestrzenica kasztanowata unika gleb wapiennych. Jest to więc wskazówka dla zbieraczy. Piestrzenica olbrzymia zawiera śladowe ilości gromitryny. Dlatego część atlasów podaje ją jako trującą, a część jako niejadalną. Moim zdaniem jest to grzyb warunkowo jadalny. Gromitryna ulega łatwemu rozkładowi pod wpływem wysokiej temperatury, a więc w procesie gotowania czy smażenia ten grzyb staje się zupełnie nieszkodliwy. Natomiast nigdy nie próbujcie piestrzenicy, słuchajcie, na surowo. Fakt natomiast jest taki, że piestrzenica olbrzymia pozbawiona jest praktycznie smaku i zapachu. Dlatego nie ma większego sensu zbierać tego grzyba, słuchajcie. To dla smakoszy, dla tych, którzy chcą spróbować, którzy nigdy nie próbowali, można, ale generalnie, no mówię, nie polecam, bo jest to grzyb o bardzo niskich walorach kulinarnych. Mimo że nie jest to grzyb bardzo popularny, nie jest on objęty ochroną w naszym kraju. Znaczy miałem na myśli, że po prostu nie jest to grzyb częsty, którego łatwo można spotkać, mimo to nie jest on objęty ochroną, słuchajcie. Te egzemplarze, które tu oglądacie, mi się udało znaleźć, ale na Słowacji. Kapelusz, czyli inaczej główka piestrzenicy olbrzymiej, jest pofałdowany od żółto-ochrowego poprzez beżowo-pomarańczowe aż do jasno-brązowego. Trzon jest biały, a w środku pusty. Popatrzcie się teraz na przekrój. Tutaj na przekroju możecie zobaczyć, że jest on silnie bruzdowany, podzielony na komory. Tym odróżnia się on od wszystkich smardzów, bo wszystkie smardze są po prostu w środku zupełnie puste. Słuchajcie, piestrzenica olbrzymia wygląda bardzo oryginalnie. Można ją trochę kształtem porównać do kalafioru. Zupełnie początkujący grzybiarze mogą pomylić piestrzenicę olbrzymią ze smardzówką czeską, smardzem jadalnym albo innym smardzem, jak na przykład smardzem stożkowatym. Najbardziej jednak piestrzenica olbrzymia jest podobna do piestrzenicy kasztanowatej. Popatrzcie się, tutaj mam teraz porównanie obu tych grzybów. Z lewej strony widać piestrzenicę olbrzymią, a z prawej piestrzenicę kasztanowatą. Przyglądnijcie się dokładnie. Główki mają bardzo podobne, ale piestrzenica olbrzymia ma zdecydowanie jaśniejszy kolor. Nie sugerujcie się wielkością tutaj na tym nagraniu. Chociaż ja akurat znalazłem dużą piestrzenicę olbrzymią i małą piestrzenicę kasztanowatą, to wielokrotnie może być całkiem na odwrót. Młode owocniki piestrzenicy kasztanowatej mają wyraźnie oddzielony kapelusz od trzonu, co widać tutaj na filmie. Jednakże dorosłe osobniki już nie mają tak bardzo widocznej tej cechy. Popatrzcie się, teraz widać trochę większy owocnik piestrzenicy kasztanowatej. Tutaj główka nadal odstaje od trzonu, a w przypadku piestrzenicy olbrzymiej tego nie da się zaobserwować. Nie bierzcie jednak tego za jakiś sztampowy przykład rozróżnienia piestrzenicy olbrzymiej od piestrzenicy kasztanowatej. Najważniejszy w zasadzie jest tutaj kolor, gdzie te grzyby występują. I to ich kolor, mówię, bo piestrzenica olbrzymia jest zdecydowanie jaśniejsza, aczkolwiek bywają osobniki naprawdę bardzo zbliżone jedne do drugiego. Dlatego no, nie polecam zbierania tego grzyba osobom, które mają słabe doświadczenie w zbieraniu grzybów, albo nawet przeciętne. To już, jeżeli chcecie w ogóle jeść te grzyby i w tym celu je zbieracie, niech to robią grzybiarze, którzy mają naprawdę dobre doświadczenie, a nawet już prawie mykolodzy. A tutaj widzicie porównanie piestrzenicy olbrzymiej ze smardzem stożkowatym. A specjalnie wziąłem taki nieforemny, powyginany owocnik, aby maksymalnie przypominał piestrzenicę olbrzymią. Po prawej macie smardza, po lewej piestrzenicę olbrzymią. Smardz ma kapelusz w zdecydowanie ciemniejszym kolorze, gdzie bruzy są dużo ciemniejsze od przestrzeni pomiędzy bruzdami. Piestrzenica na cały kapelusz i główkę, bo w zasadzie wzajemnie się używa tych dwóch słów, jeśli chodzi o piestrzenicę czy smardzowate. Więc piestrzenica ma główkę w jednym kolorze. Kapelusz piestrzenicy przypomina mus, widzicie, to wyraźnie widać. A smardz raczej plaster miodu. Z lewej strony położyłem smardza w wersji standardowej, nie taki powyginany. Popatrzcie się, tutaj już wyraźnie widać różnicę zarówno w kształcie, jak i w kolorze. Reasumując,
Pietrzenica olbrzymia jest interesującym grzybem warunkowo jadalnym, rosnącym na starych szczątkach drzew, najczęściej wśród brzus i grabów, ale nie gardzi również innymi drzewami liściastymi. Bywa również znajdowana wśród świerków. Jest to grzyb o niewielkiej wartości kulinarnej, łatwy do pomylenia z trującą pietrzenicą kasztanowatą. W Polsce nie jest chroniony, chociaż rzadki. Słuchajcie, jeśli podobał się Wam mój film, chcecie otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych filmach, to wciśnijcie subskrybuj i wtedy zobaczymy się niebawem. Dziękuję Wam za dzisiejszą obecność i do zobaczenia.